Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Młodzi, pełni zapału, waleczni, ale nie agresywni. Tak krótko można nazwać młodych karateków, którzy zmierzyli się w walce o szósty Puchar Lubelszczyzny w karate tradycyjnym. Hala przy zespole szkół nr 3 wypełniła się po brzegi młodymi ludźmi w kimonach. W turnieju wzięło udział ponad 150 zawodników z klubów sportowych z Lublina, Puław, Zamościa, Janowa Lubelskiego, Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego oraz Kraśnika. Dla ciekawostki może tylko dodam, że Kraśnicki klub był pomysłodawcą tego turnieju. Pierwszy turniej 6 lat temu odbył się w Kraśniku. Dzisiaj mamy zaszczyt drugi raz gościć kluby zaproszone. Młodzi po wielogodzinnych treningach wakacyjnych z nutką niepokoju, ale i z zacięciem wzięli udział w zawodach. Nasze treningi wyglądają, że zawsze nie można do kata podchodzić nierozgrzanym, bo może się coś stać. Co sprawiło jak dotąd największą trudność zawodnikom? Myślę, że moje przeciwniczki. Największą trudność sprawia przełamanie siebie, także najgorsze dla dziecka jest to, żeby pokonać swoje wady, jakieś rzeczy, których nie mogą przeskoczyć. I co sprawiło największą trudność w nauce? Chyba kiedy zaczynało się od zielonego pasa i wyżej, bo wtedy właśnie dopiero zaczęło się to takie trudniejsze trenowanie. Trening z zawodnikami przeprowadził Andrzej Maciejewski, wiceprezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, który podkreślił, że podczas turnieju najważniejsze jest... Jest to przede wszystkim trening. I ci zawodnicy, którzy tutaj startują, będą właśnie uczestniczyć w tej wielkiej imprezie, jaką są Mistrzostwa Świata, ponieważ imprezą towarzyszącą tym Mistrzostwom Świata będzie Puchar Europy Dzieci w Karate. I większość z tych dzieci dzisiaj będzie reprezentować Lubelszczyznę, lubelskie kluby na tej przemiłej imprezie. Po wspólnej rozgrzewce rozpoczął się jeden z decydujących momentów, czyli eliminacje. Niektórzy odpadli, innym udało się przejść dalej, ale mimo wszystko karate jest ich pasją. Co Cię fascynuje w karate? To, że mogę poznawać nowe rzeczy, nowych ludzi, że po prostu mam też jakieś zajęcie i to sprawia, że mogę się rozwijać. Punktem kulminacyjnym było wręczenie pucharów i dyplomów. Teraz już tylko walka w zawodach o wyższym szczeblu, jakim są Mistrzostwa Polski czy Europy.